Dobra. Adopcja. A nie, dobra. Nie robimy tego. Wy tu. Płyniem. Z tą naszą flotą. To jesteś nasze sojusznicze. Ta sojusznicza flota. Ja bym wolał, żeby byście tu byli jednak w pobliżu. Tutaj tej naszej floty. Zobaczymy, jak się tutaj będzie dalej sytuacja rozwijać. Mamy 50 tysięcy hajsu! Naprawdę ładnie. Musiałbym mocniej pójść w armię, myślę. Rozbudować armię, zacząć tutaj jakieś kurde wojny toczyć. Już kurde, taki troszkę się czuję niepewny jeszcze. Chciałem się na tej Brytanii kurde skupić. Ale chyba stworzymy sobie jeszcze jedną armię. Jeszcze to nie będzie zły pomysł. I ruszymy na naszych wrogów. A słuchajcie, ostatnio wyszły na jaw nowe informacje. Mianowicie, słuchajcie, Creative Assembly bardzo mocno się rozrosło. Dostęp wojskowy. Bez tego... No i słuchajcie, Creative Assembly się rozrósł, prawie ma 500 pracowników. To jest naprawdę sporo jak na studio wydające gry. No i słuchajcie, obecnie ten zespół jest podzielony na trzy grupy. Pierwszy zespół pracuje nad kolejnymi DLC do Total War Warhammer. Drugi zespół pracuje sobie nad drugą częścią Total War Warhammer. A trzeci zespół pracuje nad kolejnym Total Warem historycznym. Jednak Creative Assembly niezbyt chętnie się dzieli informacjami na ten temat, z wiadomych przyczyn. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że nie chcą o tym mówić za bardzo. No ale słuchajcie, jedyne co wiemy, to wiemy to, że to będzie, jak już mówiłem, kolejny Total War historyczny. I będzie to okres historii do tej pory nieporuszany. A więc nie ma mowy tutaj o żadnej kolejnej części Roma czy tam Mediewala dwójki. Nie, nie, nie. Coś zupełnie nowego. Spodziewałbym się, że może być to pierwsza wojna światowa, ale przynajmniej ja bym chciał w końcu zobaczyć jakiegoś takiego bardziej, wiecie, nowożytnego Total War'a, nowego. Ale co z tego wyjdzie, to ja nie wiem. Dobra. Tu mamy dostęp wojskowy. O, czekajcie, tu możemy sobie to rozbudować. 35 żarcie by nam to wzięło. Tu możemy sobie dać pomost. Jak najbardziej. To sobie wszystko porozbudowujmy. Na razie mamy 3000. Przychodu. Czekajcie, czy jak ja bym tutaj sobie w końcu to trochę podatki włączył. Czy ja gdzieś jestem w plecy z tym? Nie, a mamy dodatkowe 1500 hajsu. Więc całkiem nie najgorzej. I tu byśmy sobie... Poczekajcie. Przychody to jest 16 tysięcy. Wydatki to jest 10 tysięcy. Czy ja mogę jakąś taką rozpiskę zobaczyć, ile kosztuje mnie utrzymanie armii? Utrzymanie armii 7600, floty 3000. Kurde, utrzymanie floty jest mega kosztowne. No niestety. Dobra, zobaczymy jakie będą sukcesy w tej... Tu w Irlandii, dopiero potem zadecydujemy co zrobić z tym dalej. Więc na chwilę obecną lećmy dalej, kończmy turę. Cholernicy!
cofnąć się. Nie dopłynęli. O, cóż za ulga. Kurde, przepłynęli obok naszej floty. Nie wiem jakim cudem. Kurde, niewiele brakowałoby, a ta druga flota skończyłaby tak samo jak ta pierwsza. Oj. Ale na szczęście nie byli w stanie już nas dogonić. A teraz nasza flota wkroczy... Znaczy tak, po pierwsze, nasze siły wylądują. To jest dla mnie najważniejsze. Wiecie co, ja myślę tak, że ogólnie temat pierwszej wojny światowej jest tak bardzo niewykorzystanym tematem, jeśli chodzi o gry komputerowe, że to jest po prostu jakieś nieporozumienie moim zdaniem. I naprawdę, wolałbym zobaczyć pierwszą wojnę niż drugą. Chociaż ogólnie bardzo bym się cieszył, gdyby w końcu seria Total War weszła w XX wiek. Traktat pokojowy chcą, jestem za. Jakaś Hiszpania na razie, wojny z Hiszpanami mnie tu mało interesują. Dobra tam. Frakcja zniszczona, rzymscy separatyści. To jest dosyć niewytłumaczalne, co się tutaj wydarzyło. Wstrzymaj awans, no to ja muszę zrobić. Kurde, jest zima. Dobra, tobie tutaj dajmy przebiegłość. Dowodzone siły, atak w zwarciu. To sobie zwiększmy. I uderzmy tutaj na nich. Co oni zrobią? Nic nie zrobią. To są pizdusie. Dobra, słuchajcie, stoczmy tą bitwę. Okej, moi drodzy, jesteśmy, ale poczekajmy, może się troszkę wypogodzi. Może jeszcze poczekajmy. O, jest spoko. Słuchajcie, co do Battlefielda 1, to ja jestem tak bardzo zniesmaczony tym grą, że to jest po prostu obłęd. Na serio, jest to... Była to gra, znaczy... Tak, kiedy usłyszałem, że będą robić Battlefielda o... pierwszej wojnie światowej, byłem zachwycony. Tylko, że chcecie, w momencie, kiedy ja zobaczyłem, że tam prawie każdy ma albo broń maszynową, albo broń półautomatyczną, sobie zadałem pytanie, what the fuck, man? Przecież, kurde, słuchajcie, broń powtarzalna podczas pierwszej wojny światowej należała do tak ogromnej rzadkości, że to jest po prostu coś niewyobrażalnego. I po prostu moim zdaniem to jest takie trochę słaba opcja, bardzo słaba opcja. Dobra, zaczynajmy. Co wy tu możecie zrobić? Uzupełnienie amunicji, Dobra, zróbmy sobie to tak. Spróbujmy tutaj ich trochę powkurzać. Dobra, brać się za nich. Cofać się, moi drodzy. Dobra, troszkę żeśmy ich tutaj podpalili.
Oh fuck. The enemy is boarding one of our ships. Dobra, ci tu. Podpalać dziadów. Dobra. Dobra, wyście ich załatwili. To teraz tak, jeden bierze się za tych, drugi bierze się za tamtych. Tak jest, ty ruszasz tu. Ty tu. Dobra, do roboty. O kurde. Działamy, panowie, działamy. A jest, robić im tam porządek. Dobra, spłonęli. Pięknie się jarają dziady. Dobra, a my tu już też podejmujemy odpowiednie działania. Dobra, przejąć tu kontrolę nad tym. Tu. Brać się za niego. No i pięknie, żeśmy ich rozgromili, no. Dobra, zakończmy to. Pięknie poszło. Coś to odblokowałem, jakiś achievement. No i pięknie, moi drodzy. Znaczy, słuchajcie, te okręty, że tak powiem, barbarzyńskie nie są przygotowane do taranowania, ale za to mają wiele innych równie dobrych zdolności. No i pięknie, słuchajcie, zostali oni odparci. Teraz tak, my tu mamy jeszcze awans, proszę bardzo. Weźmy sobie to. My tu, słuchajcie, sobie wylądujemy, ale myślę, że w następnej turze dopiero. Więc tutaj sobie dopadnę. O, okręty straciłem. Cholercia. A jest. Agresywnie załatwić dziadów. No i idą na dno. Skubańcy, bardzo ładnie. No i kurde, subcio. No i mamy tutaj nawet, słuchajcie, awans. Proszę bardzo, o, tu jakiś ten... Wytrzymałość kadłuba. Koszt werbunku. Tu mamy poczucie wspólnoty plus 2. To by warto było zrobić i to sobie zróbmy. I tutaj nasz dowódca ma też awans, dajmy mu tą przebiegłość. I weźmy sobie to. Trening morale. O, i obrona w zwarciu lepsza. My tutaj jeszcze będziemy się kręcić, żeby zapewnić tutaj sobie wsparcie. No i nie schodzimy jeszcze na ląd, bo jest zima i wtedy poniesiemy straty, a ja tego nie chcę. O, coś tu ważnego pisze. Armia wycofuje się. Wynegocjowano pokój, bardzo ważne. Tradycje floty, bardzo ładnie. No super, super to idzie. A tu mamy ogólnie wpływ, wgląd w prowincję. Następni wysłannicy. A, tu możemy tworzyć kapłanów, a tu bohaterów, dobra. Nie, to mnie nie interesuje. Okej, teraz tak, zerknijmy sobie tylko ty, kolego. Ja ciebie, kolego, wysyłam tu. Wspomóż wojsko. No i patrzcie, tutaj zaczęło się odbudowywać ta osada. Oczywiście jest mniej więcej w Gdańsku. Znaczy, jest to miejsce mniej więcej, gdzie obecnie leży Gdańsk. Tu płynie Wisła.
Tu sobie płynie Wisła. Cały czas pięknie. O, tutaj są też ziemie, które można byłoby opanować. Super. Super, super. Teraz tak, jakby to rozbudować. Jak ja tu stoję w ogóle z tym brudem? Kiepsko. 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 Tu za to, kurde, jest całkiem nie najgorzej. To sobie rozbudował. To mi da żarcie. O. Weźmy to sobie, dobra. Okej, słuchajcie, tutaj no, słuchajcie, wspaniały sukces naszej floty, bez wątpienia. O, tu masz jeszcze, tu ma ktoś jeszcze awans, bardzo ładnie. Czekajcie, a ty dowodzisz wojskiem, tak? Tak więc, kolego, ja ci bym tutaj dał amunicja, weźmy sobie to. Prędkość bojowa floty dla jednostek morskich. To mnie mało interesuje, to też mnie mało interesuje. Premia do szarży. Koszt werbunku minus 6. Zróbmy se to. Dobra, a co tu mamy? A ty, kolego... A, gubernator zresztą pisze. Autorytet, tu sobie zmniejszmy korupcję. Weźmy sobie też to. Weźmy sobie też... A dobra, na to już mnie nie stać. Okej, spoko. A czekaj, bo ty tu możesz sobie tych tutaj już podszkolić. Super. Dobra, no i kończmy tą turę. No Hiszpania się cyka, no wiecie jacy są, jaki jest typ śródziemnomorski, nie? No a dlaczego na przykład Włosi na przykład byli zawsze, są obecnie tak postrzegani za swój udział w II wojnie światowej, jak są postrzegani? No bo właśnie Mussolini miał spore apetyty i spore ambicje, ale naród włoski już niekoniecznie. No, tak więc... Na czym gadaniu się skończyło i na wielkich obietnicach odbudowy Imperium Rzymskiego w XX wieku także. Frakcja zniszczona. Oj, cesarstwo zachodnio-rzymskie padło. Długość kadencji. Dobra, słuchajcie, muszę sobie tu przejrzeć to. Co się tu do jasnej ciasnej dzieje? No dobra, ty tu jesteś. Ale że ty nie możesz awansować, to jest dla mnie dziwne. Ciebie sobie mianujmy. Ty możesz wataszką nawet zostać. No nie najgorzej, nie najgorzej. Ja cię sędzią mianuję obecnie. A ciebie mędrcem. Tak to sobie zróbmy. Dobra. Ruszamy. Dobra, nasza armia już tam wylądowała, tak więc my naszą flotą wracamy sobie tutaj. Musimy uzupełnić straty. O kurde, patrzcie, tutaj nasi sojusznicy sobie wylądowali, no. I niech zgadnę, nam to przejmą. Jeśli tak się stanie, to ja się bardzo wkurzę. Ci Anglowie mi tu, kurde, popsują plany, coś czuję. No nie będę zadowolony z tego. Tak mi się wydaje. No wiem, że Sasi sobie poradzą sami, ale sojusznicy są przydatni. Wiecie, z handlu ma się niezły hajs.
A poza tym ci Anglowie z północy mają bardzo mocne konszachty z Wikingami, a z nimi to chyba nie chciałbym za bardzo zadzierać na chwilę obecną. Zaaranżować małżeństwo. No dobra, okej. Okay. Nie ma opcji żadnej po prostu, żeby się pakować w wojnę z Hunami. No ludzie, opanujcie się. Dobra, w takim razie słuchajcie, skoro nasze działania na Wyspach Brytyjskich niezbyt nam się udadzą, prawdopodobnie, bo Anglowie chyba nas ubiegną. Ten tu znowu ma jakieś bóle dupy. Nie wiem do końca, o co typowi chodzi. Ale ja to zrobię dekretem. Tak, i to też zrobię dekretem. No i urzędy zostały przydzielone. No, i to by byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten tu będzie sobie ładnie szkolić te nasze oddziały. Bez większych tutaj, kurde, problemów. Nie, jednak Anglowie zostali, kurde, pobici. A my możemy tutaj, słuchajcie, na tym nieźle skorzystać. Hehehe. Co oni tu mają, celtyscy? Konni grabieżcy. Celtowie z łukami. Nordyccy łucznicy. Rozbójnicy. Oni też tu jakąś flotę mają. Dwa okręty z łucznikami. Myślę, że słuchajcie, powinniśmy sobie dać tutaj spokojnie radę, więc słuchajcie, bierzmy się za skubańców. Okej, moi drodzy, jesteśmy, a więc rozpocznijmy sobie rozstawianie. No i tak. Ua, tutaj trzeba będzie to zająć, aby się tutaj dostać, to nie będzie łatwa sztuka. A czekajcie, tutaj nie ma jakichś takich bardziej zorganizowanych murów obronnych. Sobie, tu jest jakaś palisada, ale ona jest tylko częściowa. Ja myślę sobie tak, uderzymy sobie z tego kierunku. W ogóle może zerknijmy sobie na to w ten sposób. O, uderzymy sobie z tego kierunku. To trzeba byłoby zniszczyć albo przejąć. I skierujemy się tu i zajmiemy to. Taki jest przynajmniej mój plan. Mam też nadzieję, że... Znaczy, oni mogą swoje statki postawić tu. Ja myślę, że im się nie będzie chciało pchnąć aż tutaj. I wysadzą desant gdzieś tu, może w tym miejscu. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz tak, na chwilę obecną muszę się troszkę cofnąć. Na pierwszej linii nasi włócznicy. W ogóle zobaczmy ich sobie, bo ich jeszcze nie widzieliśmy, jak oni wyglądają. Ej, czy to jest kobieta? Chyba tak, chyba to są kobiety. Przynajmniej one tak to wygląda. No słuchajcie, czyżbyśmy mieliśmy tutaj do czynienia z pierwszym równouprawnieniem? No ciekawie. Ciekawie to wygląda. Dobra, następnie nasi łucznicy. Tu na wzgórzu będą nasze onagery. O, coś takiego. Tu możemy sobie jazdę rozstawić. A ciebie, kolego, ustawmy sobie tu. Sprawnie, jakie ty masz oddziały? A, dobra. Wygląda mniej więcej zawsze tak samo. I tu też fajnie wyglądają. Dobra, zaczynajmy bitwę, moi drodzy. Now is the day to make your mark, men. Take this place, and in doing so, dobra, ostrzelać z kubańców. Czekaj, to są zwykłe, a to są płonące, dobra. A jest, mucić tam w nich. Ta jest! Walić w kunie! Kurde, są bardzo agresywni, muszę przyznać. Wychodzą, nie boją się. A
Dobra, ale patataje ładnie dostają po ryjach. Ta jest. O, ktoś tu próbuje nam się odgryzać. Znaczy ja wam powiem, że wy macie tutaj, no, marne szanse. Tutaj ustawić się. Tam ci zaraz powinien osłabnąć. Uderzyć. Chwila, drobna zmiana planów. Wbić się tutaj klinem. A my ich tu pogonić. Naprzód. No. No i pięknie, żeśmy ich tutaj rozgromili. My się tutaj troszkę cofnijmy. Ta jest. Albo nie. O, uwaga, tutaj wyrzucili desant, gnoje. Mucić tu tego kolesia. Pięknie. Dobra. Tu. Ustawić się. Brać się za nich. Tak jest. Robić im krzywdę. Zniszczyć tamtą wieżę. Very nice. Dobra, my tu robimy rzeźnię z przeciwnikiem. Dobra, bardzo ładnie. Teraz tych tutaj rozwalić. Ładnie. Chyba zostało to zniszczone. Nie, przynajmniej skutecznie podpalone. O ja, tu koleś dostał strzałą. Dobra, słuchajcie. Przeciwnik się poddał, tak więc słuchajcie, zakończmy tą bitwę. Tak jest, moi drodzy. Pięknie. Odkupiliśmy, słuchajcie, wszystkie krzywdy, jakie wycierpieliśmy od tego parszywego ludu. Okupacja. Jest, moi drodzy, okupacja tych ziem.
Dobra. No i słuchajcie, Irlandia jest nasza. Irlandia jest nasza. To są Piktowie chyba, nie? Nie, Kaledończycy. Piktów nie ma? To kto są? Nie, to są Piktowie. To jest coś, co by mnie interesowało bardzo, zagarnięcie tutaj tych dwóch miast. Dobra, i tu chyba będziemy musieli sobie wyznaczyć zarządcę, co nie? No właśnie. Dobra, ale poczekajmy, niech mi to gra zasugeruje. Zdecydowane zwycięstwo, proszę bardzo. Zajęto osadę, wspaniale. Jak my tu wyglądamy w ogóle? Mam nadzieję, że tu żadna zaraza mi zaraz nie wybuchnie. Dobra, okej. No i tak, co ty tu masz, kolego? Tempo badań plus 5%. Zarządzanie prowincją do bogactwa z budynków kultury. To byłoby dobre. Tu masz budynków rolniczych. A to jest dowodzenie hordą. Nie wiem, budynki kultury a budynki rolnicze. Weźmy sobie może tego. Patron. Ten ma więcej gravitas, a więc wpływu. Chwila, zanim jeszcze podejmę decyzję, to chciałbym jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Jak wygląda kwestia żyzności tych ziem? Czy tutaj w ogóle jest sens inwestowania w rolnictwo? Gdzie to się sprawdzało? Żyzność 6 tylko. Strasznie kiepsko. Tutaj w ogóle chyba kultura celtycka rządzi. Jeszcze sobie zerknę. Tak, pogaństwo celtyckie. Ale to się zmieni. Mam taką nadzieję. Więc raczej tutaj nie będziemy jakoś strasznie inwestować. Nie będziemy tutaj jakoś strasznie inwestować w rolnictwo, mam wrażenie. Chociaż w sumie jeden lol, kto to obejmie ten urząd. Weźmy sobie tego, lord. Czekajcie jeszcze raz. No bo... Mogę gościa mianować? A, bo przecież to się tylko tutaj przeciąga. Jezus Maria. Czasem też jestem nieogarnięty strasznie. Dobra, no i se tu jesteś, tak? A, to jest ten, no jest nowy i on ma... raczej dosyć niski tutaj poziom. Nie, to jest ten nowy, a ten ma coś niski poziom, kurde. Ja bym mógł tutaj zwiększyć jego lojalność. Umniejszenie popularności, nie, defraudacja. Zdobądź poparcie. Koszt wpływu 30. Ogłoś następcę. No nic, na razie nic z tym nie zrobię. Okej, możemy tutaj wydać edykt. No weźcie to, zaznaczcie. Dobra, tutaj premia do ładu publicznego bym se zrobił. Jednocześnie plus do badań. Teraz tak, wy... w sumie to ja bym was widział bardziej tu. Jak już teraz żeśmy to zajęli. Możemy sobie na to pozwolić, żeby tutaj sobie wpłynąć. I tu uzupełniać straty.
Czekajcie, jakie statki straciłem, co? Czekajcie. Mamy jeszcze 3, 6, 9. 3, 6, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zróbmy to tak, dobra. Tu mamy godzinę, moi drodzy. Okej, okay. Słuchajcie, no cóż, myślę sobie, że tutaj byśmy to sobie zapisali i zakończyli na dzisiaj. Będziemy oczywiście kontynuować następnym razem, a tymczasem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.